Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Dzisiejsza wypowiedź Jezusa jest równie radykalna, jak pozostałe w minionym tygodniu. Jezus w dzisiejszej dobrej nowinie wyraźnie wskazuje, że On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Wszystkich innych nazywa złodziejami lub inaczej mówiąc uzurpatorami. Nie można inaczej dojść do Boga, jak jedynie tą drogą, którą jest Jezus Chrystus. On sam siebie nazywa bramą owiec, która prowadzi do nieba. Tylko w osobie Jezusa Chrystusa mamy przystęp do Boga. Trzeba nam uznać w Jezusie pośrednika, który burzy mury podziału i niezgody. Pośrednika, który pojednał nas z Ojcem przez krew swoją przelaną na krzyżu. To mrzonki, jeśli się sądzi, że można wejść do Królestwa Bożego w inny sposób niż przez Jezusa Chrystusa. Zauważmy, że Jezus zestawia ze sobą dwie postawy. Złodziej to ten, który jest nastawiony na własny zysk i to zdobyty w sposób nielegalny, kosztem kogoś innego. Złodziej kradnie, zabija i niszczy. Jezus ma postawę zupełnie odmienną. On przychodzi, aby budować, obdarowywać nawet własnym kosztem i dawać życie. Przystąpmy do Jezusa z ufnością. Wejdźmy przez bramę, która prowadzi do życia wiecznego, a której na imię Jezus Chrystus.